Nad malowniczymi wzgórzami Świętokrzyskiego i całą Polską nastaje świt. Golebiak swoim śpiewem wita kolejny dzień w stadninie koni Michałów. Założona w 1953 roku koło urokliwego miasteczka Pińczów Stadnina słynie ze swoich kamiennych stajni i bujnych pastwisk. Porastają one ziemię, która okazała się wręcz stworzona dla hodowli koni czystej krwi arabskiej. Przez ponad 60 lat ludzie związani ze stadniną koni Michałów dokładali wszelkich starań w celu zrealizowania wspólnej wizji, którą było stworzenie wiodącej hodowli koni czystej krwi w Polsce. Dnina koni Michałów przez pierwsze 45 lat swojego istnienia była kierowana przez Ignacego Jaworowskiego, a dziś jej zarząd leży w rękach dyrektora Jerzego Białoboka. W stadninie utrzymuje się stado liczące ponad 380 koni, co czyni ją największą stadniną czystej krwi arabskiej w Polsce i jedną z najbardziej uznanych na świecie. Odpowiedzialne zadanie, jakim jest nadzór hodowli legendarnych michałowskich Arabów, sprawuje niezwykle kompetentny główny hodowca stadniny, Urszula Białobok. W 2001 roku Michałów został uhonorowany prestiżową nagrodą prezydenta Rzeczypospolitej. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane stadninie za najlepsze gospodarstwo rolne oraz za stworzenie współczesnego wzorca konia arabskiego i jego promocję na świecie. Poza końmi czystej krwi stadnina koni Michałów prowadzi również niewielki program hodowli koni małopolskich o rzadkim, tarantowatym umaszczeniu, jak również utrzymuje stawkę kuców szetlandzkich, które zawsze wzbudzają wielki entuzjazm zwiedzających. Michałów posiada dwa wielokrotnie nagradzane stada bydła mlecznego, rasy Jersey i holsztyno-fryzyjskiej. Stadnina jest uznawana za jedno z najlepiej działających gospodarstw mlecznych w Unii Europejskiej. Z każdego pokolenia wybieranych jest kilka męskich osobników, które jako ogiery czołowe mają szansę zapisać się w historii hodowli. Czołowy ogier Extern to niepokonany na arenie pokazowej zwycięzca Czempionatu Świata, Europy i Pucharu Narodów. Extern jest również zdobywcą trofeum WHO za wybitne promowanie koni czystej krwi poprzez indywidualne osiągnięcia oraz nieustający wpływ swoich potomków na współczesne Araby. Ogiery pochodzące z michałowskich stajni silnie oddziałują na wzorzec swojej rasy na całym świecie. Trzonem stadniny koni Michałów jest jej nieskazitelna stawka wybitnych klaczy czystej krwi. Michałowskie klacze należą do najwybitniejszych na świecie.
mogą poszczycić się kilkoma pokoleniami czempionek świata, Europy, Polski i niezliczonych pokazów międzynarodowych. Wiele legendarnych koni stało się wizytówką Michałowa. Włącznie ze słynną międzynarodową gwiazdą, klaczą Questura, która w 2008 roku została sprzedana za rekordową kwotę 1 milion 125 tysięcy euro. Od lat stadnina jest utożsamiana z mleczno-białymi klaczami w typie Saklawi. Dzisiejsze michałowskie stado jest wprawdzie bardziej zróżnicowane, jednak wciąż zachowuje wszystkie charakterystyczne cechy najważniejszych założycielskich linii. Prym wśród nich wiedzie linia Milordki, z której wywodzi się wybitna rodzina osobników rozpoczynających swe imiona od litery E, w tym legendy takie jak Emanacja, Emigracja, Ekstern, Emanor, Emmona, Eldorada, Emanda, Emandoria i wiele innych. Sukcesy Michałowa nie ograniczają się wyłącznie do areny pokazowej. W stadninie wyhodowano również wiele pokoleń wybitnych koni wyścigowych. Należą do nich m.in. konie z rodziny F, wywodzące się od klaczy Forta oraz znakomita linia D, która wydała na świat zwycięzców nagrody Derby, klacz Dalidę oraz jej słynnego syna Ogiera Druid. Konie z Michałowa od lat plasują się w ścisłej czołówce klas hodowlanych na całym świecie. Jednak stadnina równie wiele zaangażowania wkłada w hodowlę doskonałych koni pod siodło, przyczyniając się do promocji polskiego Araba jako jednego z najlepszych wierzchowców na świecie. Dwa razy do roku, tak jak we wszystkich stadninach państwowych w Polsce, w Michałowie odbywa się przegląd hodowlany. Przed tłumnie zgromadzonymi ważnymi gośćmi prezentowany jest każdy koń arabski znajdujący się w stadninie. Wśród widzów znajdują się dyrektorzy pozostałych stadnin państwowych oraz główny specjalista do spraw hodowli koni z ramienia Ministerstwa Rolnictwa. Choć cel spotkania jest poważny, ponieważ daje wszystkim zgromadzonym wgląd w bieżący program hodowlany stadniny, atmosfera spotkania jest radosna i przyjacielska. Ta sama radosna atmosfera panuje podczas wspaniałego polskiego pokazu narodowego, który zapewnia wszystkim polskim hodowcom koni czystej krwi możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie. Stadnina koni Michałów odnotowuje na nim niesłychane sukcesy. Od jego początków w 1979 roku po dzień dzisiejszy. Po pokazie narodowym przychodzi czas na coroczną paradę hodowlaną, na której niezależnie od pogody Michałów prezentuje krajowym i zagranicznym gościom starannie wybraną stawkę swoich czołowych gwiazd ringów pokazowych. Sukcesy Michałowa to zasługa przede wszystkim sumiennej i starannej pracy oddanej załogi,
dla której dobrostan koni pozostających pod ich opieką jest sprawą priorytetową. W Michałowie ludzie i konie tworzą jedną wielką rodzinę. Nigdzie indziej rzemiosło zootechniczne nie jest praktykowane z tak wielkim wyczuciem i uwagą. Stadnina koni Michałów z dumą pełni funkcję placówki pedagogicznej dla praktykantów, wprowadzając ich w arkana hodowli, tym samym dzieląc się swoją rozległą, cenną wiedzą z następnym pokoleniem. Choć początki były skromne, silna i niezmienna wizja hodowlana Michałowa jest z zaangażowaniem realizowana od ponad pół wieku. Stadnina natrwale wpisała się w historię rasy i bez obaw spogląda ku następnemu 50-leciu, stawiając przed sobą równie wielkie wyzwania. Stadnina koni Michałów jest miejscem nadzwyczajnym, które nie ma sobie równych. To miejsce z historią i przyszłością. Odwiedź Michałów i sam odkryj magię tego miejsca. Gdy słońce zachodzi po kolejnym udanym dniu w stadninie koni Michałów, błoga cisza zapada wokół przepięknych, kamiennych stajni. Na dziś praca skończona. Jutro zacznie się od nowa.